Cześć! Jesteśmy dzisiaj w Zubowicach, w gminie Komarów Osada. Przyjechaliśmy tutaj, żeby pokazać Wam górkę grawitacyjną, nazywaną też magiczną górką. I zobaczyć, czy rzeczywiście to działa, czy przedmioty same wtaczają się pod górę wbrew grawitacji. O górce tej krążą legendy, które opowiadają miejscowi. Na przykład kiedyś podobno konie, które przychodziły na dół, żeby napić się wody ze studni, nie chciały jej pić, parskały i odchodziły, tak jakby coś się odpychało. Więc my teraz zejdziemy do najniżej położonego miejsca, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście butelka potoczy się pod górę, zamiast tak jak powinna spaść w dół. Jesteśmy teraz w Niedce, czyli najniżej położonym miejscu. I sprawdzimy, czy butelka potoczy się pod górę, czy potoczy się w dół. Butelka obciążona sokiem toczyła się owszem pod górę, ale zjeżdżała na pole. Więc spróbujemy jeszcze ze znalezioną butelką, która jest trochę cięższa, ale jest pusta. I zobaczymy, jak daleko się potoczy. Ta już toczy się prościutko i coraz szybciej. Jak widzicie, patent z butelką toczącą się do góry działa. Zobaczymy, jak pójdzie górce grawitacyjnej z czymś o wiele cięższym, czyli z samochodem. To jest moment, w którym gasimy silnik, opuszczamy ręczny hamulec, jeżeli wcześniej zaciągaliście, i dajemy samochód na luz. I zobaczymy, co się wydarzy. I puszczam teraz hamulec. Na początku bardzo powoli, ale jadę! I coraz szybciej jadę! Mała korekta. Wow, jak jadę szybko! Rzeczywiście magiczna górka działa. A zobaczcie, jak fajnie to wygląda z perspektywy kierowcy. Jedziemy coraz szybciej, dobrost. A teraz jedziemy w dół, obrócimy się i zobaczymy, jak to wygląda w drugą stronę. Jazda tyłem jest trochę bardziej straszna, bo jednak nie ma się takiej kontroli, ale przodem też jest bardzo fajnie. Startujemy znowu. Luz, silnik zgaszony. Spróbuję ustawić prosto koła i puszczę hamulec. Magia! Na początku jedziemy powoli. Ale już po chwili zaczynamy jechać coraz szybciej i wyraźnie widać, że wspinamy się pod górę. Do tego miejsca podobno przyjeżdżają ludzie z całej Polski, żeby sprawdzić to na własne oczy, zobaczyć i sprawdzić na własnych samochodach. I jedziemy naprawdę coraz szybciej. Bez trzymanki! Jedyne, co trzeba robić, to trochę korygować koła. Magiczne górki można spotkać w różnych miejscach na świecie. Są w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, we Francji i w Indiach. A w Polsce takich miejsc jest aż 9. Ludzie różnie próbują wytłumaczyć ten fenomen. Między innymi anomaliami magnetycznymi, ciekiem wodnym, przyciąganiem ziemskim, albo nawet obecnością jakiejś pozaziemskiej cywilizacji, która wpływa na te miejsca. Ale tak naprawdę wyjaśnienie jest bardzo prozaiczne. Jest to po prostu złudzenie optyczne. Zjawisko to powstaje, kiedy będą spełnione określone warunki. Odpowiednio nachylone drzewa, albo na dłuższym odcinku będą różne przewyższenia i obniżenia. I wtedy nasze oko widzi to zupełnie inaczej, niż jest w rzeczywistości. Tu też byli geodeci i sprawdzili, że na odcinku 120 metrów przewyższenia sięgają aż 3 metrów. Ale rzeczywiście, według geodetów jest tutaj wyraźny spadek, a nie wzniesienie. Chociaż nie ma tu żadnej magii, ale i tak gorąco polecamy Wam odwiedzenie Zubowic i zobaczenie grawitacyjnej górki na własne oczy i wypróbowanie jej swoim samochodem. Przyjedźcie tutaj koniecznie. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu.